Nowym prorektorem do spraw kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został doktor habilitowany Sławomir Przybyliński, profesor UWM, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Doktora habilitowanego Sławomira Przybylińskiego na to stanowisko zaproponował profesor Ryszard Górecki, rektor UWM. Gratuluję panu profesorowi wybranego na funkcję prorektora do spraw kadrowych. Jest to młody nasz absolwent, bardzo ładnie pracował dla dobra uczelni jako student zaangażowany w samorząd studentów, a bardzo ładnie też jako dziekan prowadził właśnie Wydział Nauk Społecznych. To dla mnie duże zaskoczenie. W momencie, kiedy pan rektor zadzwonił, poprosił o spotkanie, nie spodziewałem się zupełnie, że to chodzi o tą sytuację, także zaskoczenie ogromne. Ale szybko trzeba było podjąć decyzję, bo jest dużo spraw, które wymagają rozpatrzenia, a sprawy kadrowe są newralgiczne w kontekście zmian ustawowych. Bardzo dużo zmian nas czeka, dlatego była taka potrzeba wyboru. Ale tak jak mówię, zaskoczenie dosyć duże, nie spodziewałem się zupełnie na początku po fazie pewnego szoku. No, po przemyśleniach podjąłem decyzję o kandydowaniu. Przed nowym prorektorem dużo pracy związanej ze zmianami na polskich uczelniach wprowadzających ustawę 2.0. Zmian będzie dużo. No, między innymi dosyć istotne jest kryteria oceny pracownika, które jednak wpływają i rzutują na sytuację danej osoby. Także to myślę dosyć ważny punkt i taki dosyć istotny w tym momencie. W wyborach uczestniczyło 98 elektorów. Za profesorem Przybylińskim głosy oddało 88 osób, 4 były przeciwne, 5 się wstrzymało. Jeden głos był nieważny. Ja się bardzo cieszę z takiego zaufania, bo to jest duży kredyt zaufania jednak i mam nadzieję, że uda mi się sprostać. Wchodząc na salę widziałem uśmiech i życzliwość osób, które elektorów. No, ale to zawsze jest pewna niewiadoma przy wyborach. Bardzo się cieszę i na pewno dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść tych osób i całego uniwersytetu. Profesor Przybyliński będzie pełnić funkcję prorektora do końca września 2019 roku. To jest do zakończenia obecnej kadencji władz UWM.